już chciałam umrzeć, już nie miałam na dzień dzisiejszy sił, by żyć. Nie wiem, wstawając z łóżka ja nie miałam siły. Kordła, gdzie była za ciężka, ja też już nie miałam siły po prostu jej odchylić. Już się bałam, bo czasami jak szłam, to po wymiotowaniu serce mi waliło, wiedziałam, że mam organizm słaby. I czasami się bałam iść spać, że nie wstanę. Zdecydowałam po prostu pewnego wieczoru, że ja się zabiję, że to już nie ma sensu, bo jestem ciężarem, bo wszyscy się mnie martwią, a ja nie jestem w stanie tego ogarnąć. I nałykałam się tabletek. Mama piła, ojciec też pił. Nie mieliśmy często co jeść. Raz na miesiąc, raz na dwa tygodnie. I nie jedząc myślałam, że to jest normalne. To ja w szkole stałam się tym kozłem ofiarnym. No byłam po prostu takim popychadłem, taką wręcz, powiedziałabym czasami, brzydko mówiąc, szmatą. Odczuwałam dużo samotności. Tak samo stresowałam się, jak mój tata pił. Ale takim głównym bodźcem to właśnie było to, że rodzice wyjeżdżali i to, że od kilku osób usłyszałam, że jestem gruba. Ja się nie odchudzałam. Ja miałam przez wiele lat problemy z depresją. Miałam 8 lat, gdy po raz pierwszy mój brat mnie zgwałcił. Dwóch braci, dwóch szwagrów i na końcu mama przyczyniła się do moich gwałtów. Co dzień to trwało. Co dzień i latami. I wtedy nie miałam nigdzie zrozumienia. Nigdzie i znikąd. Nikt nam nie chciał pomagać, ani sąsiedzi, ani policja, ani kuratorzy, choć ich było czterech. I jak miałam 12 lat, po raz pierwszy poszłam zwymiotować. Tak mnie zranił, że już nie chciałam żyć. I od tamtej pory po prostu każdy gwałt, każde w domu awantury skończyło się na wymiotowaniu. I w ten sposób znalazłam gdzieś, nie wiem, ukojenie. I jak mnie gwałcili, jak było w domu źle, to wymiotowałam i nie jadłam. I z tym mi było dobrze. No i to trwa do dzisiaj. Często było tak, że po prostu ucieczkę znajdowałam w żyletkach. I w pewnym momencie, jak już spojrzałam na siebie i zobaczyłam te blizny wszystkie, stwierdziłam, że to nie może być to. Że już wystarczy tego, że się siebie wstydzę przez to, że muszę znaleźć coś innego. No i wyszło tak, że po prostu zaczęłam wymiotować. Zaburzenia odżywiania to nie jest choroba na własne życzenie, to nie jest kwestia mody na szczupłość, tylko to jest poważne zaburzenie psychiczne. Anoreksja jakby ma taką genezę wieloczynnikową, bo to są i kwestie genetyczne, tak, i kwestie jakichś relacji rodzinnych, osobowościowe, no i też takie społeczne, także to jest tylko jakby jedna część, takie społeczne widzenie, tak, szczupłości, tak, czy taki ideał kobiecej sylwetki. Ja nigdy pojęcia nie miałam, nie wiem, o anoreksji, o bulimii. To nie jest tak, że, nie wiem, ktoś się chce odchudzać i popada w anoreksję. Główny powód tej choroby to są traumy z dzieciństwa, z życia. Tutaj właśnie jestem na zdjęcia, gdzie miałam najniższą wagę przed właśnie pierwszym turnusem. Moja waga wynosiła 30 kilo. I zdjęcia były robione na potrzeby fundacji. To jestem ja, jak wyglądałam przed chorobą i teraz, w trakcie choroby, w najgorszym stanie. U mnie to jest taka anoreksja typu bulimicznego. Albo się głodziłam, albo jadłam bardzo duże ilości i wymiotowałam. Tutaj przede wszystkim chodzi nam o to, żeby zmniejszać lęk do konkretnych produktów i stopniowo, tak, je wprowadzać. Już bardzo dbamy, żeby pacjentki po wyjściu ze środka kontynuowały terapię, tak? Że to jest takim warunkiem właściwie bezwzględnym tego, żeby można było myśleć o leczeniu takim skutecznym. Co pani czuje, kiedy widzi pani, że dziewczyny radzą sobie, wychodzą z tej choroby, że zmierzają ku lepszemu życiu? No to tylko budzi radość w moim sercu i miło jest dostawać czasem SMS-y od tych dziewczyn, które kończą tutaj turnus, wracają do siebie, do domu, radzą sobie i z chorobą, i w życiu. To naprawdę jest ogromna radość, dużo większa niż wszystkie pieniądze świata.